Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie na kolejnym, piątym już w tej serii spotkaniu z cyklu nauki Jezusa. I zapraszam do zastanowienia się nad tematem, który nosi tytuł Jak być zbawionym. To tytuł i temat, który nurtuje ludzi, myślę, od samego zarania. I dobrze będzie, jak dzisiaj nad nim będziemy również mogli się zastanowić i poświęcić mu trochę czasu. Witam wszystkich widzów. Znajdujemy się w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. I razem ze mną dzisiaj w tym rozważaniu biorą udział moi przyjaciele Andrzej, Ania i Jarek, a ja na imię mam Janusz. Ponieważ jak zwykle to czynimy studiując Słowo Boże, modlimy się, chcielibyśmy teraz poprosić do modlitwy Andrzeja, aby zaprosił naszego Pana, by nam pomagał. Najdroższy Boże, chcemy uwielbić Twoje święte imię tym, co będziemy studiować i aby to, co będziemy studiować, aby przekonało nas o tym, abyśmy mogli to przeżywać głęboko i w pełni uzyskać to szczęście, które Ty pragniesz nam zaoferować. Chcemy Cię prosić o to, abyś raczył błogosławić wszystkich słuchaczy. Szczególnie proszę Cię o to, abyś błogosławił tych, którzy mają jakiekolwiek problemy, czy to zdrowotne, czy psychiczne, czy załamania przechodzą, czy inne trudności materialne. Wołamy Cię o to, abyś szczególnie błogosławił ich domy i błogosławił ich sprawy. Panie, oddajemy się w Twoje ręce jako cudownego Stwórcę. W drogim imieniu Jezusa o to prosimy, za wszystko dziękując. Amen. 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 Jak już mówiłem, jest to temat odwieczny. Ludzie chcą być zbawieni. I o tym już mówiliśmy tydzień temu w czasie studium, że ta potrzeba zbawienia w człowieku istnieje. Ale chcemy spojrzeć na to z perspektywy nauk Jezusa Chrystusa. Bo niewłaściwe spojrzenie na naukę Jezusa Chrystusa spowodowało w kościołach, i to w kościołach chrześcijańskich, bardzo mylne i bardzo odbiegające od prawdy, od tego, co Jezus mówi, działania. Znamy z historii chociażby naszego narodu przykłady, kiedy ludzie swoimi siłami, swoim dążeniem starali się przypodobać Bogu, uzyskać przebaczenie, uzyskać przepustkę do zbawienia, do nieba, do raju, zależnie jak to tam, niezależnie od tego, jak to określali, jak to nazywali. Wielu się głodziło, wielu się biczowało, wielu się w jakiś inny sposób umartwiało, byle tylko w jakiś sposób temu Bogu się przypodobać. Niektórzy na to duże fortuny wydawali. Ale myślę, że nie jest to ta droga, którą Jezus pokazywał. I dzisiaj chcemy zastanowić się nad tym, jak Jezus określał sposób osiągnięcia zbawienia. Jako pierwszą taką naszą myśl chciałbym przytoczyć tekst z Ewangelii Łukasza z 5 rozdziału, wiersze od 27 do 32. Andrzeju, możesz nam je przeczytać? Może Ania. Czy Ania lepiej, tak? Dobrze. A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle. I rzekł do niego, pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim i była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nimi do stołu. I szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego, dlaczego z celnikami i grzesznikami
jecie i pijecie. A Jezus odpowiadając, rzekł do nich, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Tak, historia by się wydawała dosyć daleka od naszego tematu, ale jeżeli się jej bliżej przypatrzymy, to widzimy tutaj dwie grupy ludzi. Tak, tutaj widzimy celników, z którymi Jezus spożywa posiłek i grupę, która chyba temu się przygląda, grupę faryzeuszy, grupę, która krytykuje zachowanie Jezusa. Te dwie grupy myśmy w sumie już widzieli w poprzednim naszym rozważaniu, prawda? Tylko, że to były reprezentowane, nie były grupy, tylko były dwie osoby z tych grup. Był celnik i był faryzeusz w kościele modlący się. Dlatego już może łatwiej nam jest od razu zrozumieć to, co te grupy reprezentują. Grupa celników i tych grzeszników to ci, którzy uznają swoją grzeszność. To ci, którzy się biją w piersi i wiedzą, że nie zasługują na to, żeby Bóg na nich zwrócił uwagę. A druga grupa to ci, którzy są pewni, że dobrze postępują, że robią wszystko tak, jak Bóg sobie tego życzy, że muszą się Mu podobać i są na pewno na dobrej drodze do tego, żeby być zbawionym. I teraz na podstawie tych dwóch grup jest pytanie bardzo zasadnicze. Do której z tych dwóch grup czujesz, że należysz? Kto się na to odważy odpowiedzieć? No myślę, że każdy by wolał być do tej grupy, do której Chrystus przychodzi. No. Prawda? A nie tej, która go nie potrzebuje. Faryzeusz nie potrzebował pomocy Bożej, bo uważał, że wszystko potrafi, wszystko dobrze robi. Jest obecny na nabożeństwie, oddaje dziesięcinę, zna całe Pismo Święte i właściwie jego miejsce to już powinno być w niebie. No. Celnik trochę inaczej podchodzi do tego. Tak. Ja bym tu powiedział przynajmniej o sobie, że moje życie, jak patrzę, to ono nie jest takie spolaryzowane zawsze. I że wydaje mi się, że czasem jestem właśnie takim faryzeuszem, a czasem właśnie takim celnikiem, który nie czuje się święty, sprawiedliwy, dobry, ale wówczas, gdy Pan woła, to idę. I oczywiście, że lepiej odczuwać to stadium, ale muszę z czystą pokorą stwierdzić, że momenty, gdzie się człowiek czuje z faryzeuszem, również bywają w moim życiu. Ja myślę, Andrzej, że to wynika stąd, że jak coś czynisz sam, to jesteś tym faryzeuszem. A jak coś czynisz wcześniej w pokorze, z modlitwą, z prośbą, jak ci nie wyjdą te rzeczy, które sam planujesz zrobić, to wtedy przybierasz tą drugą postać. Ja się zgodzę z wami jak najbardziej, tylko że uważam, że w tym sposobie, jak ja postawiłem to pytanie, to już jest chyba pułapka faryzejska. Bo wiecie, my, którzy czytamy Słowo Boże, czytaliśmy już te historie ewangeliczne tyle razy, my dobrze wiemy, jak mamy odpowiedzieć na takie pytanie. Prawda? Nikt nie będzie się pchał do grupy faryzeuszy. Skąd? Ja jestem grzesznik. Oczywiście, ja się uderzę w piersi. Tylko czy ja to czuję tak? Czy ja tak robię? Tak. I to jest, myślę, na to pytanie odpowiedź powinna być nie jak ja się czuję, tylko czy inni mnie tak też postrzegają. Ja bym poszedł jeszcze dalej. Czy Pan Bóg mnie tak osądza? Bo ten, który zważy, to nie będę ja, nie będą ludzie, tylko Pan Bóg. To jest ta waga, przed którą przyjdzie nam się zmierzyć, ale abyśmy byli po tej stronie tego celnika. Ale ja też mogę myśleć, że robię wiele rzeczy dobrze. I dopóki nie sięgam do Słowa Bożego, jakby do tego lustra, które mi odbija, jak to powinno być, no to jest wszystko w porządku.
Natomiast jak zaczynam czytać, ach, to chyba nie jest tak dobrze. Jeszcze mi tego brakuje. Mhm. Czyli potrzeba kontaktu ze Słowem Bożym jest tym odpowiednikiem, gdzie się mamy, do której grupy, w której grupie się znajdziesz, tak jak autor zadał takie pytanie. Tu mamy jeszcze jedną sugestię na szczęście. Autor tego rozważania nam sugeruje, żebyśmy popatrzeli do tekstu z Ewangelii Jana, 16 rozdział i 18 wiersz. Jarku, możesz nam go przeczytać? A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. A czy nas też, czy tylko świat? A my to kto? No właśnie. Niedawno żeśmy uczyli się przecież o Duchu Świętym, o Jego przymiotach, o Jego cechach. I to właśnie jest tu, myślę, rola Ducha Świętego, żeby nas przekonał faktycznie, w której grupie jesteśmy. To jest chyba ten sposób na określenie naszego miejsca. I czasami my możemy o sobie mieć inne mniemanie, możemy nawet stwarzać pozory, że inni ludzie nas nie rozgryzą, tylko będą nas oceniali inaczej niż my w środku jesteśmy. Ale Duch Święty na pewno potrafi nas ocenić we właściwy sposób. I potrafi nas dobrze zaklasyfikować. Ale musimy prosić o tego Ducha Świętego, bo ja mówię, Chrystus jest w stanie nam dać tyle, ile, o ile będziemy prosić, tego nam da. Na pewno więcej niż rodzice, których dzieci proszą o różne rzeczy. Oczywiście, jak najbardziej. Żeby prosić o coś, łatwo wam jest prosić o coś? Kogoś? Wiecie, ja miałem kiedyś taką sytuację w życiu. Cały dzień nic nie jadłem, całą noc nie miałem gdzie spać i na drugi dzień próbowałem się dostać do mojego miejsca zamieszkania, które było odległe kilkaset kilometrów, autostopem, różnymi sposobami. Znalazłem się w takim miejscu, że już nic nie jechało, tylko na piechotę szedłem i wszedłem do jakiegoś domu na wsi i poprosiłem tylko, żeby mi dali się napić. Nie przeszło mi przez gardło, żeby mi dali coś zjeść. A byłem naprawdę głodny i wycieńczony. Czyli często dochodzi do jakiejś skrajności w naszym życiu, kiedy dopiero jesteśmy w stanie o coś prosić. Prawda? Co jest nam potrzebne naprawdę, żeby dojść do takiej skrajności? No ja też takim faryzeuszem byłem, ale i tak, miałem takie doświadczenie. Może nawet nie przyszło mi to do głowy, żeby w ogóle iść gdzieś prosić o chleb, ale jak wybiegłem sobie rano kiedyś obiec pewne pobiegać, wybiegło pewne stado dzikich świń. I tak mnie wystraszyło, bo pobiegło w tą stronę, z której ja przybiegłem. No to myślę sobie, obiegnę to jezioro dookoła. Ale nie wiedziałem, że linii brzegowej ma 93 kilometry. Sądzę, że przebiegłem gdzieś 115-120 kilometrów tego dnia. Przez 15:06 chyba do godziny 17 z minutami. To było w Zatoniu. Ja słyszałem, że 90 kilometrów. No tak. 93 linii brzegowej ma, ale to zawsze są mokradła, różne rzeczy i nie mogłem tego sobie inaczej, tylko właśnie tak. I jak poszedłem, byłem na drugiej stronie jeziora, to zapytałem, czy jak wrócić najkrócej do Zatonia. To pan nawet nie wiedział dokładnie, gdzie to Zatonie jest, ale jak powiedziałem Lubieszewo, to on mówi, no to taką samą drogą, jak przyszedłem. To on powiedział, że ja mówię, jak to, tutaj przez tą dżunglę z powrotem biegać? A on mówi, tędy to nikt nie przeszedł, tylko kiedyś przez 3 dni grupa specjalna jednostki tamtędy przechodziła. I uzmysłowiłem sobie wówczas, że widziałem wędkarzy, którzy oznaczali sobie trasy, żeby móc wrócić, bo droga nie była łatwa. Bo dużo nie brakowało, żebym jeszcze jedno jezioro obiegł. Ale nawet wówczas
pragnąłem, biegłem i pragnąłem suchej kromki chleba, którą się daje dla konia. I wiecie, my musimy być czasem wyczerpani, żeby spróbować o coś prosić, szczególnie ludzi. Ale ja z Bogiem mam inne relacje i Jego z większą śmiałością proszę, bo wiem, że On daje chętnie i bez wymawiania. Mhm. Tak, ale to jest nasza natura taka toporna i uporna, że o skrusze to często nieraz się w ogóle nie myśli, prawda? Jezus dał tu takie przykłady dosyć ciekawe. W tekście w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział i od 1 do 5 wiersza. Bardzo takie by się wydawało nawet dosyć dziwne, odbiegające od tematu. Chciałbym, żebyśmy do nich wrócili. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, ja, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Tamci zasłużyli na to, ale my jesteśmy lepsi. Nie ma lepszych w ocenie Bożej. Wzrok ludzki to nie wzrok Boży. Ale skoro Bóg mnie uchronił, to tylko dlatego, że chce nam założyć szaty. Bo moja szata jest splugawiona i zawsze ona taka będzie. Natomiast to, co Pan Bóg chce uczynić, to nałożyć na nas swoją sprawiedliwość. I to nas wyróżnić może i uchronić przed wieczną śmiercią, bo On chce nam nałożyć szatę. I o tym też mówił ten przykład piękny, że jak ktoś nie miał szaty, to został usunięty. Ale o tym jeszcze będziemy później rozmawiać. Dobrze? Ale to należy zaakcentować, bo gdy weźmiemy mentalność tamtych ludzi pod uwagę, to jak oni patrzyli na sprawę? Jeśli zginął, zachorował, to tylko dlatego, że był wielkim grzesznikiem. Tak. A Jezus, tak jak tutaj było powiedziane, nigdy nie dzielił ludzi na złych i dobrych, choć o takim podziale czytamy w Biblii, jednak Jezus nie dzielił ludzi w ten sposób. On patrzył inaczej, głębiej. On widział ludzi grzeszników, którzy potrzebują Jego łaski, mocy do zwycięskiego życia. Zupełnie inaczej klasyfikował ludzi. To jest istotne, żebyśmy potrafili w naszych wnętrzach znaleźć coś takiego, jak przyznanie się, że jestem takim samym winnym. Bo przecież, czy nie powstają w nas takie myśli, no ten zachorował, tamtego spotkało, ja jestem zdrowy. Ja jestem cały. Mnie Bóg oszczędził. Albo na drodze mnie uchronił. Widocznie musi mu na mnie zależeć bardziej. Prawda? Istotnie zależy, ale Pan Bóg nas zachowuje tylko dla poprawy. Tak, albo dlatego, że jeszcze musimy coś w tym życiu zrobić. Tak, i albo też tak dla jak innych. Ania mówiła, właśnie mówi, bo to była pierwsza myśl, którą chciałem właśnie jakby wyrazić, że on, jeśli ma zdrowe nogi, to po to, żeby pomóc temu, który nóg nie ma, albo tam innych rzeczy mu brakuje. Tak, więc to jest, myślę, że kolejna jakaś taka sprawa, że jeżeli już zdamy sobie sprawę, że jesteśmy grzeszni, to nie staramy się, znaczy, bo normalne u ludzi jest to, że jeżeli jestem brudny, to staram się umyć, prawda? To staram się ubrać w czyste ubranie, żeby to zginęło. Ale tu my musimy sobie zdać tego sprawę, że nasze wysiłki nic nie dadzą w tym kierunku, że tylko musimy poprosić o to kogoś, kto to może zrobić. Wyrażając prawdziwą skruchę.
żal. Tak. Bo w Biblii czytamy o żalu Judasza. Taki klasyczny przykład. On też żałował. Tak. Ale nie żałował, że zasmucił swojego mistrza, Jezusa Chrystusa, tylko żałował tego, że został na tym przyłapany, że będzie palcami wytykany. Może aż tak daleko w przyszłość nie sięgał. Czasami ja tak sięgam, gdy o pewnych postaciach myślę. I wtedy widzę Judasza, który zobaczył, że będzie w przyszłości przykładem największego zdrajcy. No. Ale na pewno, gdy myślał o tym, co zrobił, to przede wszystkim o tym, że został na tym przyłapany. To nie był serdeczny żal. To był strach. Strach. To był strach. Mówiąc o Jezusie, o Jego przykładzie, spotykamy Go bardzo często, gdy mówi do grzesznika, odpuszczone są grzechy Twoje. Ale dodaje też jeszcze bardzo często, wiara Twoja zbawiła Cię. Wiara w Jezusa Chrystusa? Czy rzeczywiście ta wiara nas zbawia? Kiedyś tak myślałem. Gdy byłem o 30-40 lat młodszy, tak patrząc na wiarę, podkręcałem swoją wiarę, a tak naprawdę emocje swoje. No i bardzo szybko za każdym razem przeżywałem rozgoryczenie. Wiara to zdanie się na kogoś. Na kogoś większego ode mnie. Gdy chodzi o Jezusa, to znaczy, że idę dalej. To być może jest nawet tak, że pozostawiam wiarę rozumową i idę w całkowite zaufanie. Zdaję się całkowicie na Niego, bo wiem, co On potrafi zrobić. Właśnie przykład tej kobiety, która wytarła włosami swoimi stopy Jezusa Chrystusa, przedstawia właśnie tę myśl. Ona sama siebie nie nakręcała. Ona po prostu ufała Jezusowi. Ufała w Jego możliwości. Jeżeli już uwierzymy w Jezusa i będą nasze grzechy odpuszczone, czy to wtedy dla nas będzie przygotowana uczta królewska, uczta barankowa? Trudne pytanie. Jak pamiętacie, narodem Bożym był naród izraelski. To byli ci wybrani, ci zaszczyceni specjalnym pochodzeniem, którzy powinni znaleźć się na uczcie baranka, na uczcie królewskiej, która była przygotowana, która jest przygotowana dla tych ludzi wszystkich, którzy przez swoje pochodzenie, przez swoje urodzenie nawet, w jakiś sposób do tego byli predestynowani. Ale wiemy, że się stało inaczej. Na tę ucztę oni nie przyszli, pogardzili ją. Ja jeśli... To jest naprawdę wyraz łaski, szczególnie dla nas, którzy nie jesteśmy z urodzenia Izraelitami. To nie było dla nas. I dlatego, że tamci pogardzili tym zaproszeniem, to myśmy mogli w to miejsce, w ten korzeń winny być wszczepieni. I nie możemy się wynosić nad tamto, ale tkwić właśnie w Chrystusie, w tym korzeniu. Ale w poprzedniej lekcji studiowaliśmy, że Jezus za wszystkich umarł. Czyli dał nam w ten sposób dar. Ten dar składający się tu, jeżeli mówimy o tej uczcie, z dwóch elementów. Z szaty i zaproszenia. Jedno i drugie było za darmo. Tak. Tylko trzeba było skorzystać. Tak naprawdę to uwierzyć. Uwierzyć. Bo wiara, to zaufać. Może bardziej nawet zaufać. I komu zaufać? Temu, który nas stworzył. To nie ma. No, przepiękna harmonia.
jeśli my, nam się wydaje, ach, może ja bym to mógł zrobić, może coś swoim uczynkiem, może tego jeszcze mi brakuje albo tamtego. No oczywiście i będzie brakować do końca. Ale jeśli przyjmiemy tą szatę, przyjmiemy to zaproszenie, o którym też Ania wspominała, to naprawdę jest to piękny taki akt szczęścia przebywania z Bogiem. Ja jeszcze o takiej rzeczy chciałam powiedzieć, że ludzie często nie wierzą w proste rzeczy. Przykładem jest dieta, którą propagujemy, zdrowy styl życia. Jeżeli to nie kosztuje, tego się nie docenia. Natomiast w czasy, na które pojadę, za które zapłacę bardzo dużo i tam będzie dieta sokowa przez 2 tygodnie, to mi pomoże. Da? I tak samo może i w tej uroczystości weselnej. Nie wierzyli, że tam mogą pójść. A mówiąc ludzie, myślisz o nich? Nie, myślę i o sobie też. Właśnie to jest to, że to ludzie to my jesteśmy, prawda? To jest to przykre, no, że nie, źle że powiedziałam. Robimy to samo. No. Tak. My jako ludzie nie wierzymy. I nawet na to ucztę, jak już w jakiś sposobem się dostaniemy, prawda, znajdziemy na niej, to mimo wszystko czasami chcemy tam się poczuć swobodnie. A swobodnie my się czujemy w swoim towarzystwie, w swoim otoczeniu, w swoich przyzwyczajeniach, w swoich nawykach, w swoim mundurku, że tak powiem. Prawda? I dobrze nam z tym. Jest nam na pewno lepiej. Mamy wspólne tematy, wspólne dążenia. No. Łatwiejsze życie. Ale jak tam będą sami tacy, którzy będą mieli tylko jeden temat? To jak my tam z tymi naszymi tematami wspólnymi się zmieścimy? Prawda? Oni tylko będą mówili o dobroci Jezusa, o Jego miłości, o Jego przebaczeniu. A my będziemy chcieli mówić na temat swoich tematów, to będzie kiepsko. My musimy ten temat przejąć po prostu. Do tego się przyzwyczaić. Prawda? Przyjąć to za darmo. Bóg nie chce, żebyśmy się w jakiś sposób wyróżniali. Chce nas wszystkich otoczyć swoim pięknem, swoją sprawiedliwością i swoją doskonałością. I takich nas chce widzieć wszystkich. Jeżeli to wszystko przyjmiemy, jeżeli już czujemy się gośćmi na tej uczcie weselnej, a więc przed nami tylko szczęście, tylko wspaniała przyszłość, perspektywy wspaniałe. Można by powiedzieć, że nasze życie tutaj, reszta dalej powinno płynąć jak po maśle, jakby w samych tych pączkach tylko i samych błogosławieństwach. Czy takie nam życie Jezus obiecuje? Nie. Czasami nawet nie widać specjalnie różnicy, gdy chodzi o konsekwencje naszego ziemskiego życia między tymi, którzy są blisko Chrystusa, a tymi, którzy nie są blisko Chrystusa. Ile to razy na pewno słyszeliśmy o tragedii człowieka czy rodziny, która gdzieś tam w wypadku samochodowym zginęła. Nie, że tylko ktoś miał bardzo dobre zdanie o tej rodzinie, ale wszyscy, sąsiedzi, znajomi. Także niezbadane są drogi Boże i nie zawsze wszystko da się racjonalnie zrozumieć. Jedno jest pewne, że mamy uwierzyć i w prawdzie trwać. I kto w prawdzie wytrwa, bo tak wierzy, prawdziwie wolnym człowiekiem będzie. Jezus jednak tutaj mówi takie drastyczne słowa, których bym wolał nie słyszeć, o których bym wolał nie wiedzieć. Jezus w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale i w wierszu 25-27. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. A już tak się nam wydawało szczęśliwie i dobrze. Odziani wspaniałą szatą sprawiedliwości Jezusa, miejsce na uczcie barankowej.
uwierzyliśmy w Niego, uzdaliśmy swoją skruchę, a tu nam Jezus na koniec takie perspektywy pokazuje. No tu już mówi o takich bliższych relacjach, już nawet nie mówi o... Bo ta lista mogłaby być naprawdę długa. Bo najpierw mógłby wymienić bożki, które możemy mieć w dzisiejszych czasach. Pewnie by się i tam komputer znalazł albo... No ale to mówi już do nas tu jako uczniów. A jako uczniów. Prawda? I teraz nam jakby w sensie może by się wyglądało na to, że jest, psuje nam komfort. Ale tak naprawdę jest. Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym i pragnie mieć te relacje jako pierwszy... Przede wszystkim z nami, a jeśli ja bardziej umiłuję swoje dziecko, swoją żonę, brata i inne osoby, które tu są wymienione i tych, których też nie ma wymienionych, to nie jest, Jezus mówi, to nie jest miłogodzin. To jest, Pan Bóg pragnie od nas takiego heroizmu. On nie chce się z nami dzielić. I to nawet z tymi najbliższymi, jak żona czy dziecko. Nie chce. Bo nie chce wprowadzić tu nienawiści, ale jeśli my nie chcemy przede wszystkim z Nim obcować w pierwszej linii, a później z bliźnimi, to nie jesteśmy Jego godni. A nie pojawiło się wam takie pytanie, że ludzie mogą sobie takie postawić pytanie, czy to się opłaci? Chrześcijaństwo się na wierze opiera. I w wierze mamy pielgrzymować do przodu. My mamy taką naturalną skłonność ufać drugiej osobie. Jeśli jest to jeszcze bliska osoba w dodatku, żona, mąż, no to bardziej ufamy takim osobom. A Jezusa Chrystusa nikt na ulicy nie spotkał. Myślę o naszym pokoleniu. Nie myślę o tym, co się działo 2000 lat temu w Palestynie. W tej chwili nikt Jezusa na ulicy nie spotka. Nikt Boga nie spotkał. I naprawdę nasze życie chrześcijańskie wymaga szczególnej wiary, aby w sytuacjach trudnych, nawet kryzysowych, zaufać komuś, kogo nie spotkaliśmy na ulicy, a wiemy, że jest obecny w naszym życiu. Doświadczyliśmy go, czytając Słowo Boże, a szczególnie doświadczyliśmy go w swoim życiu, w przeróżnych doświadczeniach. Tak, na szali mamy dwie rzeczy, albo szczęście tutaj na ziemi, albo zbawienie. Lekcja była, jak być zbawionym. I te po kolei, w tym studium po kolei, kolejne tematy miały nam właśnie uzmysłowić, którą drogą podążać. Od skruchy, która kolejne elementy sobą łączy, przyjęcie szaty sprawiedliwości i podążanie. I to jest chyba najwyższa cena, którą możemy przyjąć od Chrystusa, którą dał nam. Jego śmierć, a nasze życie wieczne. Nie takie doczesne, że nam jest tutaj dobrze, ciepło, w odpowiednim środowisku jesteśmy. Tak, przychodzą, my teraz i tak żyjemy w super czasach, naprawdę. W takich dogodnych czasach. Ale to nie będzie trwało wiecznie. Ja sobie zdaję z tego sprawę i jestem głęboko o tym przekonany, że tak nie będzie. To tylko gdzieś wisi. Przyjdzie, gdzie będzie nasza wiara sprawdzona. Ale nie zawsze tak będzie. I nie, a wiele, wiele czytamy w historii reformacji, że ludzie płacili swoje życie, oddając za wiarę. Teraz to tak mocno jest to... Niektórzy to potrafią spłycić, ale to jest naprawdę... Pan Bóg wymaga heroizmu i to musimy sobie z tego zdawać sprawę. I On te słowa mówi nie bez powodu, że nie tylko w nienawiści brata, czy siostrę, czy żonę, czy najbliższych,
ale tutaj będzie na szali czasem postawiona sprawa w różnych sprawach, czy to dotyczy święcenia soboty, czy tam sprawy dziesięciny, czy tam wielu, wielu innych rzeczy, które wynikają z Pisma Świętego, to one będą przesiane. I jeśli nie będziemy obcować z Bogiem już teraz, to jestem przekonany, że takiej bliskości, bo właściwie o tym, że mówi lekcja, że wiara, czyli to zaufanie Bogu i obcowanie z Bogiem, czyli ta bliskość, to ona mnie tak naprawdę uchroni przed tym, że będę mógł być na tej uczcie baranka, którą Pan Jezus przyjdzie i mi tą szatę włoży. Ten rachunek jest bardzo trudny do wyliczenia, bo my byśmy chcieli, jeżeli już coś poświęcamy Bogu, na przykład praca, nie możemy pracować gdzieś, bo nam nasze zasady nie pozwalają pogodzić się z tym, to chcielibyśmy, żeby Bóg nam za jakiś czas znalazł taką pracę lepszą. Albo jeżeli by trzeba było stracić rodzinę, która by nas się wyparła, to żebyśmy znaleźli przyjaciół, którzy by nam tę rodzinę mogli zastąpić, wynagrodzić to. Jeżeli by nas Bóg dotknął chorobą bardzo ciężką, to byłoby zrozumiałe, żeby w cudowny sposób nas uzdrowił. To byłby rachunek bardzo klarowny. Można to byłoby zważyć, policzyć, podsumować i pokazać, proszę bardzo, opłaca się. Ale co, jeżeli tej pracy nie znajdziemy? Jeżeli nas Bóg nie uzdrowi? Jeżeli nam rodziny nie przywróci i będziemy sami? Jak ten rachunek wygląda? Czy to się opłaca? Tutaj przypominam, przypominam sobie 11 rozdział listu Pawła do Hebrajczyków. Kiedyś, gdy czytałem ten rozdział, to przeważnie uwagę zwracałem na to, że ludzie, którzy są tam opisani, nazwani jako bohaterzy wiary, przechodzili przez różne doświadczenia, ciężkie nawet w swoim życiu. Ale mogłem się z tym pogodzić, czytając historię tych ludzi, bo szczególnie gdy czytamy pierwszą część 11 rozdziału listu Pawła do Hebrajczyków, zwyciężali. Ten etap w ich życiu kończył się happy endem. Ale gdy spojrzymy na ostatnie wersety 11 rozdziału listu Pawła do Hebrajczyków, to czytamy o ludziach, którzy płacili najwyższą cenę. Dlatego, że mieli słabszą wiarę, jeśli tutaj można ważyć wiarę, klasyfikować, chyba mieli jeszcze większą, bardziej dojrzałą, może tak powiem, skoro w obliczu śmierci dalej stali po stronie Chrystusa i potrafili taką cenę zapłacić. Czyli nasze chrześcijaństwo musi być bezinteresowne. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć. Nie na każde pytanie możemy mieć odpowiedź. Nie na każde pytanie ktoś nam odpowie. Nawet Bóg może nie odpowiedzieć, sprawdzając nasze zaufanie. Tak, do tego, co jeszcze powiedziałeś, właśnie zadałeś pytanie, dlaczego tak jest, że tracimy pracę, tracimy przyjaciół i nic nam w to miejsce nie zostaje wynagrodzone, żadnych błogosławieństw nie odbieramy. Dzisiaj ich nie odbieramy, dzisiaj ich może nie widzimy, a nie wiemy, co będzie lepsze. Na pewno każdy z nas tutaj siedzących przeżył to w swoim życiu, że coś utracił i dopiero po wielu latach mógł, aha, to było całkiem dla mnie dobre, nauczyło mnie tego, bo takie to jest doświadczenie, które przeżywamy. Albo gdzieś dopiero po wielu, wielu latach po zmartwychwstaniu będziemy mogli spojrzeć na to zupełnie innymi oczyma i zrozumieć, prawda? Myślę, że to jest to bardzo ciekawe podsumowanie, żebyśmy tymi oczyma wiary mogli spoglądać na zakończenie, to ostateczne, na ten udział w drugim zmartwychwstaniu, na ten udział w tym zmartwychwstaniu z Jezusem Chrystusem, żebyśmy dzisiaj już, jako ludzie zbawieni, potrafili, posłużę się tym, co Jarku powiedziałeś, żebyśmy na ulicy mogli spotkać Jezusa. Byśmy mogli w naszym codziennym życiu spotykać Boga. To, myślę, jest to, czego byśmy sobie chcieli życzyć, jako ludzie zbawieni.
i czego również Państwu, naszym słuchaczom, serdecznie życzę, żebyśmy naszą wiarę budowali na tym, co Jezus nam obiecał i byli szczęśliwymi, zbawionymi ludźmi. Niech nas Bóg wszystkich w tym prowadzi. Aniu, poproszę Ciebie o końcową modlitwę. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za słowa, które mogliśmy czytać, które mogliśmy przekazywać, z którymi mogliśmy się dzielić. Dopomóż, abyśmy mogli wzrastać i dążyć do Twojego Królestwa i nigdy nie patrzeć, co nam się bardziej opłaca. Bo wiadomo, jaka jest korona. Chcemy być z Tobą na uczcie weselnej i wierzymy, że tam będziemy. W imieniu Pana naszego za wszystko dziękujemy. Amen. 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 Dziękuję również Państwu za udział i za obecność i zapraszam już na następny tydzień na kolejne studium, które będzie mówiło o wzrastaniu w Chrystusie, o wzmacnianiu się, pielgrzymowaniu z Nim. Wierzę, że to będzie również ciekawe przeżycie i ciekawe studium. Dziękuję i zapraszam.